Dziś miałem nagrać i już tego samego dnia wrzucić czwartą oraz piątą zagadkę, na którą pewnie niektórzy z was czekają. No ale tak się złożyło, że wchodzę sobie na główną YouTube'a po przyjściu z uczelni, a tam pojawia się Test Drive Unlimited Solar Crown Exclusive Gameplay and Preview. Czyli mamy ekskluzywny gameplay do zobaczenia, no musimy sobie to skomentować, no halo. Także, co mogę powiedzieć od razu na początek, łapa w górę, to wiadomo. Będę wam też opowiadał, co on mówi, gdyby trzeba było coś dopowiedzieć. No i zachęcę jeszcze do oglądania całego tego filmu, dlatego że ja tę grę testowałem. Co prawda nie mogę zdradzać nic, ale mogę coś potwierdzić albo zaprzeczyć, nie? Więc zaczynamy w środku korwety C7 ZR1, czyli no bardzo szybkiego samochodu. Tutaj mamy w ogóle taki pałąk brzydki od tego słoneczka, nie? Od tej osłony przeciwsłonecznej i bardzo niefajnie to wygląda, że w ogóle tak się to świeci tutaj w środku. Poza tym środek wygląda fajnie, no i puśćmy sobie, zobaczmy co on tu robi, jak tu jedzie i zwracajmy uwagę na niektóre szczegóły. Hello and welcome to a very special video. Last week I went down to Paris and played Test Drive Unlimited Solar Crown for the first time. I feel very, very lucky. Thanks to Nacon and also... Tu już zauważyłem coś jak jechał. Że jedzie sobie tędy i tutaj tak się wszystko kurde świeci, ale nie naraz, tylko nie wiem o co z tym chodzi, że to takie jakieś są dziwne przebłyski, takie glicze, widzicie? I dopiero jak przejechał, no to widać, że to są jakieś takie odblaskowe elementy chyba na przejściach, ale one nie powinny tak się pojawiać i znikać nagle. Dla mnie to wygląda bardzo dziwnie. Nikon, Nikon oczywiście. No i to jest tak, że oni tam zaprosili tego gościa i po prostu postanowili mu zapłacić za to, żeby brał udział w tym wydarzeniu, żeby mógł sobie potestować gierkę, no i właśnie, żeby ją mógł pokazać i skrytykować, czy ocenić już na tym etapie, która jest w tym momencie. Brakuje mi tu wszędzie cieni, bo ta gra graficznie naprawdę nie jest taka zła, ale to wszystko jakoś tak się kurczę świeci tutaj. Jakby tutaj potrzeba dobrego shadera, czy czegoś, co sprawi, że ta gra będzie taka głębsza, że będzie wyglądała jak... No po prostu nowoczesna gra, a tutaj brakuje jej kilku lat do tych nowych gier. Ona nie jest zła i jeszcze będzie z anti-aliasingiem problem, ale lećmy dalej. No wiadomo, znowu jakieś takie dziwne przebłyski. No i wiadomo, muszą pokazać gameplay z całą mokrą nawierzchnią, bo wygląda najbardziej tak spektakularnie. Natomiast no wiadomo, że jak się to skończy, to już nie będzie tak fajnie wyglądało. Plus kamerki też są specyficzne, więc wygląda to troszkę czasami tak sztywno, ale to zobaczycie. Jest E-Type. O, strzelił sobie pięknie tutaj jaguarek. No i już widzimy tutaj, że na przykład w tym miejscu mamy problem z anti-aliasingiem, że są takie schodki robione. Ogólnie no to widać tutaj gdzieś takie postrzępione, brzydkie krawędzie. Ja to bym widział troszeczkę inny wygląd tego wszystkiego, więc nie podoba mi się, w jaki sposób jest to pokazywane. I wydaje mi się, że sporą część ekranu te napisy zajmują, więc może spróbujemy sobie na razie bez nich, bo w sumie one i tak za dużo nam tu nie dają, a tylko mogą nam sprawić, że będziemy się nimi rozpraszać. Co poza tym, to jest taki paseczek tych wszystkich rzeczy, które robimy, czy tam możemy się o kogoś otrzeć, że możemy jechać wolno bądź szybko i tak dalej, i tak dalej. No, duperelki po prostu, ale jednak one jakoś tam się sprawdzają, żeby zdobywać to expo, no nie? I levelować do góry. Mamy Retro FM, wiem, że też będzie bez dźwięku na razie, bez muzyki, żeby nie było copyrightów, więc lećmy sobie dalej. No i tutaj jeszcze nie wygląda to aż tak źle. No i tutaj mówi bardzo ważną rzecz, że jest intro w grze i na intrze do gry dowiadujemy się właśnie czym są, czy kim są streets, kim są sharps, że będzie to trwało pół godziny do 45 minut, takie całe intro do gry, czyli pewnie jeden odcinek mój, no i jakby, że on w to chyba nie grał, tylko wszedł od razu do rozgrywki i mógł sobie wybrać też samochód, o czym zaraz. Solar Crown Hotel, basically getting you guys started with test drive, didn't get to play that. Okej, okay, jest GTR-ek. And select the intro vehicle for a game. Oh,
So cool. One of the... Teraz będzie mówił o tym, jakie samochody miał do wyboru. No ale dobra, nie będę spoilerował, słuchajcie i oglądajcie. Tutaj ta część gameplayu daje vibe Need for Speed The Run. To może tak wyglądać, że te auta tak lekko wchodzą w pościsk i tak dalej, natomiast nie jest to na pewno fizyka z The Runa. Wydaje mi się lżejsza, łatwiejsza do latania bokiem, natomiast no... Jest podobna, jest zbliżona, nie jest to ani Forza, ani Need for Speed, ale myślę, że można byłoby tę fizykę gdzieś postawić pomiędzy. Troszeczkę break to drift, troszeczkę takiej, gdzieś tam jakiejś realistyki w tej jeździe, co zresztą zobaczcie za chwilę, natomiast przez to, że są takie kamerki, to wygląda na bardzo sztywne, a nie do końca myślę, że jest. Some credits to spend. So, the first vehicle you can select, Mustang GT, I believe it's a 2024 version. Ciekawe, mówi teraz, że na pierwszy samochód będzie można wybrać Mustanga i że według niego to jest 2024 version, czyli ten najnowszy, który dopiero wychodzi. Nie wydaje mi się, że to jest ten Mustang, a właściwie to jestem prawie pewien, że to nie jest najnowszy Mustang. W ogóle bardzo mi się podoba ten nowy Mustang. No ale dobrze, mów dalej. That light bar, that looks so good. The second vehicle is the 370. Mówi teraz o Nissanie 370Z, że jest kolejnym samochodem. Z, Nissan, lovely. And they got the Alpine A110. They are the intro vehicles you can select from. No i teraz opowiedział o tych wszystkich samochodach. Alpina 110, A110, to jest samochód francuski i ona jest napędzana tym samym silnikiem, co Megana 4 RS, czyli tam 1.8 turbo, także no to mamy taką w sumie renówkę zamkniętą w budzie innego auta, już takiego w miarę sportowego i pewnie to będzie auto wybierane dość często przez to, że się wyróżnia, no i on też gdzieś będzie spekulował o innym samochodzie, który może być często wybierany. But the 370 is gonna be particularly popular. Obviously being a French studio, they're very, very proud that the Alpine's in the game as well. Warto podkreślić, że ta część gameplayu wygląda bardzo dobrze. Też ze względu na to, że nie mamy za dużo światła, więc jest więcej cienia, więc mniej widać, a mniej widać oznacza się dla test drive'a, oznacza, że dobrze, bo mniej widzimy tych niedoskonałości, które się rzucają bardzo mocno w oczy, no i tutaj akurat się nie rzucają. Cienie są w miarę w porządku, ale w ogóle czy cień pod tym samochodem jest dynamiczny? Bo pod naszym chyba tak, ale tutaj jakby skąd leci światło? Ja widzę światło z tej strony. No to jakby samochód by wygenerował jakikolwiek cień tutaj, a on ma tylko ten statyczny cień. Może mi się wydaje, no bo tu chyba jakaś lampa była. No nie ma jakiś, to jest po prostu autko ma taki ten prostokątny cień pod sobą i chyba tyle, nie? No jeszcze tu widzę, że się odbija światłami, widzicie, ale o. Tu się nie odbija. So desperate to hear about this physical garage. Yes, you do have a vehicle garage that does have 6 slots. This is the intro vehicle, by the way. Chciałem też powiedzieć, że w tej grze naprawdę są bardzo pięknie słyszalne dźwięki samochodów, są wyjątkowe. Natomiast no, na tym filmie szukałem jakby wersji takiej, wiecie, która będzie z samym tym gameplayem, żebym mógł opowiadać to, co on i żebym mógł wam po prostu to uzmysłowić. Natomiast nie dało się, niestety, znaleźć takiego. Może to będzie dopiero wrzucone, jak chce być wcześniej. Poza tym, anti-aliasing, zsiepałkę tutaj. Pod autem zero cienia, wygląda jakby się dopiero zrespił. No i co? I zobaczcie sobie, co się dzieje w lusterku wstecznym. Nie wspominam o lusterku zewnętrznym, ale środkowe lusterko wsteczne wygląda tragicznie. Co to jest w ogóle? Co to jest? Jakiś dziwny świat w ogóle alternatywny. Plus, zaraz zobaczcie sobie, w jaki sposób wygląda animacja w tym lusterku. I to już jest pokazówka, tak? Czyli ta gra już jest bardzo blisko wyjścia. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś wersja alfa. Nie, to już jest naprawdę gra u skraju publikacji jej dla ludzi, prawda, za pieniądze. No więc, czy my chcemy dostać coś takiego? Zobaczcie to. Mam nadzieję, że to się zmieni, że to poprawiam. Within the solar hotel. So when you go into the solar hotel, you'll have an elevator to exit, and an elevator to go up or down. I can't remember now, but there's another elevator which takes you straight to your physical garage. No i dowiadujemy się, że będziemy mieć garaż w tym solar hotel, ale
z tego co za chwilę się dowiemy, to nie będziemy mogli kupować sobie posiadłości, co było jedną z takich nieodzownych części test drive'a, co ludziom się na pewno nie spodoba. Natomiast mamy 6 slotów na samochody, no to tak nie za dużo, nie? W sensie 6, no to tak, tylko że właśnie, o tym też będzie mowa, natomiast w tej grze wcale nie tak łatwo te samochody się zdobywa i nawet widzę, że tutaj są krawędzie postrzępione takie kwadratowe na liczniku w środku, także no nie wygląda to najlepiej. It's not a property, like the sort of older games. I still kind of miss having a property. They said people liked the properties, but they felt like they liked the garage more. Okay, like czyli a sort of area to showcase your cars, which I think. Twórcy gry stwierdzili, że ludzie rzeczywiście lubią mieć posiadłości, ale że wolą garaże, więc będzie garaż. It's true, but I don't know about you guys. I still would. Love to own property within the map. I think that'd be quite cool, but yeah, still, it's still cool to have that 6 slots available to showcase your garage. I only had one vehicle in this playthrough, and I'll touch on that in a second as well. I had the 370. Tutaj jesteśmy w Mustangu Fastbacku, bodajże 69 rocznik, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo to jest albo Mustang, podobne wloty na masę też ma Charger RT, ale raczej to jest Mustang, też po brzmieniu, choć wiadomo, że one to są oba samochody z V8-kami, tylko Mustang ma trochę mniejszą. Natomiast no tutaj mamy znowu scenerię nocną i możemy tylko się przyglądać na przykład jak zmieniają się cienie czy tam odbicia, nie? In red, in number one slot, and it looked good. It's kind of cool seeing my vehicles. Obviously, it's only going to be 6. I asked if they had any plans to obviously increase it. They do. They didn't say that. They said they're going to obviously get some community feedback and stuff like that, which is fair. Okay, czyli teraz będą nas słuchać, czy nam się podoba, że jest tylko 6 samochodów, slotów na samochody i tak dalej. Może coś się będzie zmieniało i wiecie, będzie można sobie powiększyć liczbę slotów. Piękny odbicie piękne na Mercedesie. Po prostu wygląda. Nie rozumiem, no jak macie preview, no to już ma naprawdę być dokokrzone, nie? A tutaj to wygląda, lekko mówiąc, śmiesznie. I teraz to auto jest oświetlone od boków, ale czy tak powinno wyglądać podwozie w tym momencie? Nie wiem. Co się tu w ogóle stało z przednim kołem? Poczekajcie. No ej. Przednie koło miało lekki camber i teraz jak on tu przełączył, to ten camber się zmienił. Patrzcie sobie na przednie koło, przednie lewe. Uwaga. Ciekawe. Piękne odbicie znowuż. No i tam sobie jakiś dolot zmieniam. Once you get to level 5, you unlock the workshop, which is done pretty quickly, to be honest. Po 5 levelu odblokowujemy sobie właśnie ten workshop, nie? Tuning garage. To my 370. So I went from 328 horsepower to 347 horsepower. And then once you get to level 10, you basically unlock more upgrades, which was nice. No i na 10 levelu możemy sobie więcej upgrade'ów unlockować. So if you have a certain spec for vehicles, it'll unlock future events basically. So you have to hit like a certain goal. No i kolejne eventy mogą być grane samochodami od danej klasy, czyli na przykład no tak jest w wielu grach, że na przykład nie możemy wejść ten event klasą niższą niż ileś tam punktów, no więc musimy upgrade'ować samochód, bo inaczej nie będziemy mogli jeździć dalej i przechodzić postępu w karierze, tak? Jest taki wymóg niestety. Intake, fuel, ignition valves, camshafts, pistons, flywheels, exhaust, turbos. Speed traps were in the game as well, they're a lot of fun to do. Jedzie sobie po offroadzie, sztywno, strasznie. Tutaj widać takie dość spore trzęsienie się kamery. Tu też widać, że ten cień nie jest przypadkowy, nie jest to tylko ten statyczny pod spodem, tylko jest też cień zrobiony przez oświetlenie. Natomiast tam w ogóle świeci się teraz jakaś latarnia w tle. To jest mega ciekawe, czemu się świeci latarnia w dzień tam, ale dobra. Po drugie, tutaj się świeci jakiś event. Po trzecie, te cienie tutaj są żałosne. No ale no niech będzie, że tak ma być i koniec. I no nie wyglądają źle, tylko miejscami po prostu są takie jakieś, kurde, dziwne. Anyway, so, the progression is gonna definitely gonna be a talking point. No zobaczcie, rzeczywiście to są świecące latarnie. Definitely gonna be a talking point when the game comes out. Even early on, I was having to do the races multiple times. O, proszę bardzo. To be honest, the races mamy 4C. Anyway.
And what I liked about the races is once you've come first and you've sort of completed that event, the AI then basically like levels up. It got to a point where the AI was experienced, which is obviously like a high level. Ło, ale mi się trafiło przejście śmieszne. Czekajcie, cofnijmy. Ogólnie moim zdaniem obecna scena wygląda bardzo pozytywnie w stronę gry. To znaczy, no i dynamiczne cienie i tak dalej się tu pojawiają. Mamy niestety włączony ABS i kontrolę trakcji, więc no nie zobaczymy, jak leciałby bokiem, a ja to wyłączałem, jak grałem. No i co tu mogę powiedzieć więcej? No to alfa sama w sobie wygląda w porządku. Tutaj też są tu chyba za jasne te wydechy, no ale to jest tak, się przypierdzielam na siłę troszeczkę. No i poza tym, no to mówi o tym, że w grze im idziemy dalej, tym boty stają się lepsze, progresują razem z nami. No i będzie mówił o czymś ciekawym na pewno. Level, I think they start out as like an amateur level. Obviously the AI gets faster, more difficult as you progress, which I did like. But I did, even early on when I was trying to get to level. To mi się spodobało, ten wjazd, patrzcie. But I did, even early on when I was trying to get to level 10, I was doing a race several times. Ale go odciął. Four or five times. And it's quite early on. I'm only a couple of hours into the game and I'm having to do the same race over and over again, which is going to take some adjustment. Earning cars, by the way, they even said it's going to take a lot of time to earn that top range car, the dream car basically. Muszę sobie to powtórzyć, ale mi się wydaje, że on przed chwilą powiedział, że musiał powtarzać kilka razy ten sam wyścig, że musiał dostosować się do wyścigu i dopiero go albo przejść, albo dopiero zdobyć odpowiednią liczbę gotówki, albo no nie wiem, repu, żeby przejść dalej. Tak zrozumiałem, a to był dopiero początek gry. I was doing a race several times. I think maybe... No tak, powiedział, że robił kilka razy ten sam wyścig. 4-5 times. 4-5 razy. It's gonna cost multiple credit. Przyjrzyjcie się tutaj temu Raptorowi, jak będziemy go mijać. O Boż. No nie, no tak samo, dobra, słuchajcie. No ten budynek, nie? O co z nim chodzi? Czemu on wygląda jak wyjęty z Sims 3 po prostu? Ja nie wiem, jakby tu jest taki duży potencjał, może to jakoś przyciemnić, może jakoś, nie wiem, tu czegoś brakuje, ale niewiele, naprawdę, to by mogło po prostu być trochę bardziej przykryte, a teraz jakoś, no nie wiem, to wygląda jak serio, budynek z jakichś Simsów 3, czy coś w tym stylu, z GTA 5 co najmniej, porównywalnie, nie? Jak to wygląda jak GTA 5 na jakichś dobrych modach graficznych, nie? Natomiast mówi też o tym, że ciężko będzie zdobyć nowy samochód, szczególnie ten takie auto marzeń, no i będziemy musieli dużo wyścigów, dużo czasu poświęcić i bardzo się przywiązywać do naszych wozów, a teraz 812 Superfast się pojawia, piękne. V12. Other like Need for Speed and stuff like that, where you just get gifted cars that got there in the end. Ale brzmi. Slot machines, just gift you cars, all the time, and it's just a it just takes some adjustment. You're going to get really attached to these vehicles, like this Ferrari on screen right now. You're going to work hard to get that vehicle. You're going to get attached to that vehicle. You're going to learn the handling mechanics, how each vehicle works, the vehicle's strengths, its weaknesses. You're going to know that vehicle inside out. And I kind of like that. And I kind of like we've actually got good progression in a racing game. It's been so bad lately. They just throw cars at you all the time. And this game's been very different. No i mówi o tym, że jest przyzwyczajony do Forzy, gdzie po prostu dostaje się samochody zewsząd, ciągle, cały czas one do nas przybywają i właściwie nie trzeba nic robić, to są albo jakieś gifty, albo te samochody są tanie, albo te samochody po prostu się pojawiają w garażu i jemu się całkiem podoba to, że rzeczywiście trzeba w grze robić jakiś progres i te samochody zdobywać, no i się do nich przywiązuje, tak? Natomiast, no ja na przykład lubię mieć dużo samochodów do testów i nie lubię poświęcać kilku godzin, żeby zdobyć jeden, no albo jeśli już, no to na przykład kupując inne, jeżdżąc kolejne wyścigi, zdobywając więcej gotówy i potem kupując te najdroższe, bo jednak no, ta gra ma być trochę fun, a nie, że powtarzamy wyścig jeden 15 razy, grindujemy, dopóki nie będzie auta, bo to nie jest fajne. Fajne jest na przykład, że pierwszy wyścig w grze kosztuje, na przykład dostajemy za niego 10 koła, a za ostatni dostajemy milion, coś w tym stylu, to jest fajne. No wiecie, że jakby chce się nam przechodzić, bo możemy zaraz zdobyć kupę forsy i kupić coś fajnego, nie? Taki przykład. For some people, it's going to be a bit too slow, and there's definitely a middle ground. I feel like, particularly early on, there could have been maybe a couple Shelby more races Daytona, available. Cobra. So earn some XP a little bit quicker. To fajnie wygląda. And that's definitely
I hope they add a few more races in, basically. That's what I'm suggesting. Tu jeszcze budynek się jakoś, patrzcie, jest budynek. I hope they add a few more races in, basically. Nagle co, to światła się w nim zmieniają? Patrzcie, cyk. No, światła się zmieniają w budynku nagle wszystkie, bez sensu, że z daleka wyglądają niby inaczej. No, ale dobra. It's what I'm suggesting. But yeah, they're very, very fixated on progression being fairly, like, slow and vehicles being quite hard to get. And that's fine for me. I'm completely fine with that. Love the speed traps. Again, they're back. No i mówi o tym, że bardzo lubi fotoradary i mówi też o tym, że według nich progresja ma być bardzo powolna i auta ma się ciężko zdobywać. No nie wiem, no nie do końca jestem temu przekonany ku temu, nie? I was hitting the speed traps in a pretty base 370 and I was getting 2 stars already. So again, maybe that needs adjusting as well. Maybe the speed traps are too easy. A bit of off-roading with the Ford Raptor. Very nice. You're earning credits via doing drifts, clean driving, hitting a certain speed. So there will be ways to earn credits. I'm sure there's going to be videos maybe like a couple of weeks after the launch of the game where this is how you earn credits quickly and stuff like that. So. No i mówi teraz o tym, że na przykład jeździł swoim 370Z po mapce, robił fotoradary i takim seryjnym 370Z, tam praktycznie seryjnym, robił 2 gwiazdki od razu, czyli że to było dość łatwe i że może oni to zmienią. Plus mówił o tym, że pewnie po premierze gry zaraz pojawi się jakiś, sposób jak zdobyć gotówkę, sposób na szybką gotówkę, test drive i tak dalej. I myślę, że jeśli by się coś takiego pojawiło, to kto wie, czy na moim kanale też taki poradnik się nie pojawi. Zobaczymy. Yeah, it's fine. Znowu Corvetta. Just gonna be very interesting how fajnie to brzmi i wygląda. React to that. There's a street HQ there to the right. Look how good the lighting is in this game. Is it as visually pleasing as like a Forza Horizon game? Maybe not. Is it as polished as a Forza Horizon game? No. I actually really enjoyed the gameplay. Really enjoyed it. Dużo porównuje do Forzy, ale mówi, że dobrze mu się grało. In other games, just fly through walls, hit lampposts, barely slow down. You significantly feel the impact when you hit a lamppost, even a little grassy verge between the lanes. You will feel it. You will slow down a little bit and you will lose time. And, no i mówi też o tym, że po prostu uderzenie w jakąś, nie wiem, w jakąś latarnię albo uderzenie, wjechanie na trawę czy cokolwiek w tej grze jest bardzo wyczuwalne, to jest prawda, i po prostu nie opłaca się uderzać różnych przedmiotów, rzeczy leżących na ziemi i tak dalej, czy wjeżdżać w cokolwiek, tak jak w Need for Speedach, że wjeżdżamy i prawie to nie ma żadnego na nas wpływu, czy w Forzie, tylko tutaj rzeczywiście to ma wpływ, więc będzie trzeba skillować jazdę, żeby no się nie obijać. I find that quite cool. Here's the Sharps HQ. Looking nice. So this is one of the sort of factions you can pick in the game. You can side with the streets or the shops. So they've got quite a lot of money. You can get a taste of the money in this game. These people are living a good life. To jest kryjówka Sharpsów. Kryjówka, no taka siedziba. Again, going to like new locations, you're earning rep and XP and stuff. So it's look at the money, by the way. What the hell? Wow. Dwa miliardy w ogóle tutaj ma, czyli tyle dostał, słuchajcie, na wstępy, żeby mógł sobie chyba tutaj autkami rozporządzać, albo nie wiem, no pewnie jak ma testować grę, to nie, bez żadnych tam specjalnych, no że po prostu ma udogodnienia, tak, żeby nie musiał właśnie napierdzielać kilka godzin, żeby zdobyć cokolwiek. Someone's been cheating. Yeah, I'm just really. O, piękne cienie, zobaczcie tutaj. O, tu, uwaga. Uwaga. Yeah, I'm just. Pyk. Really excited for this game now. I really enjoyed the gameplay. Mamy klubik dla streetsów. I'm gonna have that dream vehicle that maybe I'm gonna have to work for. It's gonna feel like real life. Like you're working to get that dream vehicle. I worked my ass off to get my GTR, and I'm gonna have to do that in the game. I find that's cool. If you want to buy like a Fiat 500, you can possibly buy that fairly quickly. It won't be too expensive. But against those sort of upper echelon cars, the Veyrons, the
Tu nie ma co chyba komentować nawet, bo tu po prostu sobie chodzi po klubie i mówi o tym, że tu się zdobywa łatwo, a tu trudno samochody i że trzeba po prostu się starać. I też myśli, że większość osób wybierze Streets, więc on wybierze sobie Sharpsów, żeby być trochę innym. Mamy też Alpine i możemy sobie wokół niej tutaj chodzić, oglądać, jak w Forzie troszkę. Z tyłu Bugatti. You can tiptoe. I was like, why would I want to do this? I tutaj można sobie chodzić na palcach. Tiptoe to jest, wiecie, tak, no, skradać się można jakby. Forza Vista klasyczna tutaj widzę jest. Start the engine. W grze można oczywiście używać kierunków i tak dalej, otwierać szyberdachy, szyby. To jest właśnie w porządku, myślę. We love this car. No fajna jest Alpinka. So we'd have to buy this car. I można sobie zrobić dwuminutowy test drive, dokładnie. O, znowu gra wyglądała lepiej przez chwilę i nagle się rozjaśniła, czekajcie. No, teraz wygląda lepiej, patrzcie na to. Teraz wygląda fajnie. I co tu się odwaliło? Kurde, i ta gra ma potencjał, nie wiem co to jest, oni mają jakiś taki rozjaśniający filtr, no przecież to wygląda mega fajnie, tak głęboko. Wiadomo, że troszkę zbyt, ale... No nie. So going for a test drive, I mean, that is the title of the game. If you guys have any questions, by the way, let me know in the comments. Gameplay, I really liked it, felt... No jo. Nie ma żadnej tutaj rozlanego nic na drodze. Bloki wszystkie się świecą, cienie nie istnieją. Autos naprzeciwko też. Tutaj wszystko się respi praktycznie przy naszym samochodzie. Nie wiem, czy to jest po to, żeby nie ograniczać, żeby ograniczyć zużycie sprzętu, czy wiecie, podczas tej premiery. Nie mówię już o tych odbiciach, bo to już naprawdę jest tragedia, ale po co jakby, no jeśli pokazują tę grę, to powinni pokazać ją na maksa, nie? Z maksymalnymi możliwościami, a ja tutaj widzę, że to są, nie wiem, średnie ustawienia? I ta gra naprawdę może wyglądać lepiej, tylko nie wiem, czemu ją tak pokazują. Może ich sprzęt po prostu nie dawał rady. Po prostu mówi, że po to, żeby w wyścigach dawać sobie radę, to musiał ustawiać samochód, bo tam podsterowny był, coś w tym stylu, więc okej. Alpina, no wiadomo, że nie ma dużo opcji tuningu w tej grze, to jest raczej taki tuning tylko kosmetyczny, małe poprawki. So yeah, that's 100,000 credits. Will not take you too long. So that's not... Okej, 100 tysięcy kredytów nie będzie się zdobywało w trudny sposób. Okej, są też wyścigi niższych klas, stąd taki Fiat 500 na przykład. Again, why would you randomly want to tiptoe? I don't know. No i po co robić tego? Skradać się do samochodów, tiptoeing, czyli no chodzić na palcach, no tak mówi tłumacz, ale to chodzi po prostu o to, że żeby nie wykonywać tych, wiecie, pewnie dźwięków, tylko żeby pomalutku sobie przejść między samochodami. Dziwne, to jest, nie wiem po co, ale no oni dodają takie bezsensowne feature'y. Już widzę, jak każdy jeździ po mapce ze kierunkowskazami, chociaż na kierce to akurat fajnie. I ta gra wydaje mi się, że na kierkę potencjał miała będzie, natomiast no nie jest aż tak bliska symulacji, jaką moglibyśmy chcieć. The gameplay is the 4C? This is like a really cool buying experience. It feels like you're in like the top of the end dealerships and your vehicle's like sitting there, your dream vehicle. Czy ta Alfa ma fabrycznie chromowane koła, w sensie felgi? Nie sądzę. No ale tu ma. Really pretty as well. Really pretty. I cannot wait for this game to come out. Oh, by the way, there's a release date now. I forgot some of the main stuff. There's no crossplay, which is kind of disappointing. There's a horn. A, no i nie ma crossplayu, czyli nie ma gry między platformami. Między PS-em, Xboxem a PC-tem. Niespodzianka. They are potentially gonna add that in later on. What else was I gonna say? The launch of the game is on September 12th. You can play as early as the 5th if you get the Gold Edition. Dobra, 5 września będzie można sobie zagrać, jeśli mamy Gold Edition, to o tym już wiedzieliście na pewno. No i że może ten crossplay się pojawi kiedyś.
Ale no, nie wiadomo. Pewnie nie. No crossplay. The Solo Hotel was pretty impressive. Again, having the garage there as well. Yeah, that was my experience. Hope you guys enjoyed it. Any questions, let me know in the comments. I'm more excited to play this game when it comes out. Very, very excited. See you guys soon. Thank you guys for watching. And bye-bye. W ogóle, no nie wiem, to jest jakoś wszystko w tej grze poogmatwane. Czyli gra jest fajna, potem zostaje nałożony jakiś taki filtr, jakaś zewnętrzna siatka, wygląda już gorzej, cienie są słabe, graficznie problemy są z antyaliasingiem i z renderowaniem przedmiotów, czy nie przedmiotów, a no wszystkiego w ogóle w grze, środowiska, otoczenia. No i niby jest duży potencjał, ogromny potencjał, ale wydaje się jakby niewykorzystany przez jakieś ograniczenia. No i zobaczymy. Mamy dużo informacji nowych, których się dowiedzieliśmy, już je skomentowałem, więc drugi raz nie będę. No, dajcie znać, co wysunięcie w komentarzu oczywiście, czy wygraliście, oczywiście to, co możecie powiedzieć, bo jak graliście, to nie za dużo. No i co? Mamy pierwszy gameplay, pewnie niedługo pojawią się kolejne i mam nadzieję, że też będę mógł sobie jeszcze w tę gierkę pograć i wam ją oczywiście pokazać. No a jutro postaram się zrobić specjalny ten film z czwartym, piątym zadaniem, bo już mam to wszystko przechminione, ale nie mam kiedy nagrać, więc mam nadzieję, że czekacie. Robię to na jutro, no a reszta wyjdzie w praniu, bo trochę mam dużo rzeczy na studia, więc muszę to po prostu ogarnąć i widzimy się w następnym. Cześć!